Hejka, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, zaczynam bardzo późno, jest 15 po 5. Będę walczyła o to, żeby ten film poszedł w granicach między 7, raczej 19 a 20. Dlaczego? Wszystko Wam wyjaśnię w dalszej części filmu. Bo jest dzisiaj piątek i wszystko poszło nie tak, jakbym sobie tego życzyła. Miałam być w domu dużo wcześniej. Gdzie wyszłam, po co wyszłam, za chwilę Wam powiem. Tylko serdecznie Was zapraszam do oglądania. Lecę zrobić kawę. A wy oglądajcie sobie dalej. Rany Julek, jeszcze tak to nie siedziałam. Słuchajcie, kawa jest. Taka pół na pół z mlekiem, bo już jest dość późno. Mogłabym buszować północy. Co akurat mi by pasowało, bo teraz wciągnęłam się w serial znowu. Jak to leciało? Jakieś tam Magnolie. Ania Wawa. Ty to wiesz, bo przez Ciebie właśnie ten serial włączyłam. Napiszę Wam oczywiście, jak nie zapomnę. To Wam napiszę, jak on się nazywa. Bo ja mam pamięć dobrą, ale krótką. Mniejsza o to. Siedzę tutaj, bo po pierwsze walczę o to, żeby ten film poszedł dzisiaj. Bo już się poddałam, ale mój mąż mówi, na pewno potem Ci będzie przykro. I wiecie co? Człowiek się naprawdę wciągnął w to nagrywanie. I kiedy przychodzi ten dzień, w którym nagrywasz, a coś tam nie strzeli, bo dziś mi faktycznie nie strzeliło, to potem jest tak przykro, że się tego nie zrobiło. To tak jakbyście miały iść do pracy, a nie poszłyście z własnej winy. Albo bardziej zrozumiecie mnie, jeśli macie swoje działalności, bo YouTube też nazywam działalnością, bo jakieś pieniążki z tego mam. Tutaj jestem sama dla siebie szefem i wiem, że nagrywam poniedziałek, środa i piątek i po prostu mi jest ciężko z tego zrezygnować, więc... Jest piątek, jest bardzo późno, tak jak mówiłam, po 17. Mało tego, siedzę na jednej z części tego fotela, który widzicie, a dokładnie to jest taki podnóżek. Odłączyłam go od całości, bo on jest po prostu na kabelek i jak są włączone wibracje, to i to drży. Przytargałam sobie to tutaj, bo mój telefon padł po iluś tam godzinach w samochodzie na nawigacji. Byłam dzisiaj załatwić jedną sprawę. Tutaj jedna z Was będzie wiedziała, o co chodziło, bo słuchajcie, doszło do spotkania całkiem nieoczekiwanego w takim miejscu, gdzie w życiu bym nie pomyślała, że wpadnę na kogoś, kto mnie ogląda. A tymczasem teraz wrzucę Wam przebitkę z tego, co nagrałam zaraz po spotkaniu z jedną z Was. Słuchajcie, powiem Wam coś tak na bieżąco. Jestem w mojej miejscowości Brzozów i tam jest gdzieś, nie wiem, czy będziecie widzieć, ale Teddy, sklep Teddy. Zrobiłam małe zakupy. Brian jęczy, bo jest zmęczony moją podróżą. I słuchajcie, zrobiliśmy zakupy w Teddy, które zobaczycie w domu. Wychodzimy z Teddy'ego, stoi pani i mówi, hej. Ja mówię, dzień dobry. I pani mówi tak, a ja Ciebie oglądam. Słuchajcie, szkoda, że nie widzieliście mojej miny. Zawstydziłam się. Mówiłam Wam, że jak mnie spotkacie, to ja po prostu... Ale myślę, że było miło. Ania powiedziała, że mnie ogląda, tylko... Dlaczego, kobieto, nie komentujesz? Komentuj, pisz. Mam nadzieję, że w dzisiejszym filmie przynajmniej się przywitasz z nami. Tak. Także Ania, pisz co chcesz. O, Brian mówi, że możesz mnie zhejtować. Ale fajnie, śliczna jesteś przede wszystkim. Także dziękuję, że podeszłaś. No i uczucie niesamowite. Tylko matka się zawstydziła odrobinę. Buziaki dla Ciebie. I słuchajcie, w ten oto sposób poznałam fantastyczną Anię, także dwie Anki na końcu świata się spotkały. Słuchaj Ania, ja jeszcze w przyszłym miesiącu będę raz, a nie wiem czy nie dwa, także uważaj, mogę wyskoczyć z Twojej lodówki. I powiem Wam, że oczywiście się zmieszałam jak zwykle. Ania czekała, Ania była w Teddym, bo wiem, że Ania, widziałam Cię przed de mną, stałaś w kasie, tam rozmawiałaś właśnie z panią z kasy, najwidoczniej się znałyście i wyszłaś. Ja czekałam, aż pani mnie skasuje, do widzenia, wychodzimy, Ania za rogiem mówi, dzień dobry Aniu. A ja, o co chodzi? No ale jak już wiedziałam, że zna moje imię, to już zresztą Ania od razu powiedziała, że mnie ogląda, przedstawiła się, podała mi rękę, także świetnie się zachowała, była bardzo, bardzo spokojna, nie to co ja, to wiecie. Pąsy miałam, Anka, nie wiem, czyś widziała, ale się normalnie zaróżowiłam. Bo ja się wstydam. Do tej pory ja nie mówię nikomu o tym, że nagrywam. Jak tam ktoś, no to powiem Wam, że nawet jak byliśmy teraz na wyjeździe z mężem na tym weekendzie,
To ten chłopak mówi, ja już wiem, skąd cię znam. Gdzieś też mu tam wyświetliło na YouTubie, także chyba staje się coraz bardziej popularna. Ani pytałam, jak to się stało, że mnie ogląda, powiedziała, że po prostu przypadkowo się jej wyświetliłam, weszła, obejrzała i została. Także dziękuję Ci, Aniu, tylko proszę Cię, komentuj, przynajmniej dziś napisz, że jesteś, że to Ty. Tyle w tym temacie, słuchajcie, lecimy. Byłam w Teddym, ja ostatnio Wam powiedziałam, że byłam w jakimś tam, a to był Teddy, ale napisałam, że się pomyliłam. Niestety jak nagrywamy, no to często też się mylimy. Możecie nas poprawiać, tylko pamiętajcie, zróbcie to zawsze kulturalnie. Bardzo Was proszę, bo ja chciałabym, żeby ten kanał był bardzo kulturalny, grzeczny, żebyście się odnosili do siebie z szacunkiem i do mnie również. Także tu są zakupy z dziś i chyba od nich zacznę. Mam nadzieję, że tutaj są też ceny. Nie mam okularów, a tutaj nie ma takiej ceny. Ale słuchajcie, o, patrzcie na to. Coś, co musi być w domu, czyli gąbki. U mnie w domu już nie ma ani jednej gąbki, bo Emilia raz, że w kuchni ma tą tablicę, którą rysuje i ściera, więc ona dlatego zawsze jest brudna. Słuchajcie, dziewczynki, za mną zawsze widzicie w kuchni tablicę, jeśli stoi przy oknie. I ona jest zawsze coś tam uśmierowana, ale ja po prostu musiałabym przed każdym nagrywaniem ścierać, czyścić, a chcę, żeby być autentyczną, więc ta tablica często jest jaka jest, bo Emilia często się rysuje po niej. Ja jej nie zabraniam, bo widzę, że ma dużo radości. Także gąbki, ale nie tylko do tego, bo wiadomo, do czego są gąbki. Szorujemy całą chałupę, czasem samochód, czasem jeszcze tysiąc innych, bo i buty, i cuda. Słuchajcie, jeśli byliście niedawno wtedy, to na pewno zauważycie to, co wrzucę Wam tutaj w tej przewidce. Pory roku się zeszły. Ja tak nie pokazywałam, nie nagrywałam Wam za dużo, ale powiem Wam, jesień i zima już wtedy mi jest, niestety. Trochę mnie to zszokowało, ale jak powiedziałam w tamtym filmie, że byłam wtedy, to tutaj ktoś też pisał właśnie, że zauważył, że tam właśnie jest
cztery pory roku, więc między innymi zima. Słuchajcie, Boże Narodzenie tam już jest. Jeśli czegoś potrzebujecie, no to teraz ja tutaj widzę, to pewnie jest stary towar, ja to nie wierzę, że już jest nowy towar. 5 zł z 15. No znowu mi napiszecie, że jestem gość. Patrzcie, 5 zł. I to są właśnie te cyferki, czyli od 1, ale to jest Banjaj. Jest ta jedynka. Powiem Wam, że namieszane. Ciekawe, czy to są, a nie, no jest dwójka, ale namieszali, no. Mam nadzieję, że są wszystkie. Ze spinaczami, więc będziemy mogli robić kalendarz adwentowy. Nie wiem, czy będę go robiła dla nas, czy wiecie, żeby taki domowy był, czy zrobię to po prostu dla kogoś. Przymierzałam się, odkąd jestem, a jestem tutaj, za chwilę mówię, trzeci rok i jeszcze do tej pory nie zrobiłam, więc może to będzie takim popychadełkiem, żeby się do tego zorganizować. Będę chciała robić jakieś malutkie rzeczy. No zobaczę, może akurat tylko dla męża? Nie wiem. Słuchajcie, tu jest coś, taki hicior. Uśmiejecie się. Patrzcie, jakie mam buciory. Jeśli mnie oglądacie od początku, to na pewno wiecie, że kurde, światło głupieje, ale nie dam rady inaczej, bo mówię, tutaj mam gniazdko, a już jest późno, a nie wiem, czy zauważyliście, dzień już też jest nieco krótszy. Słuchajcie, takie buty miałam, tylko w kolorze czarnym. Raz jak gdzieś tutaj sprzątałam ogród, to ja w nich właśnie napylałam w tych czarnych i jeździłam taczkami. Tutaj śmiałaś się, że miałam świetne buty, no ale w jakich butach miałam robić w ogródku? I jak nie w czymś podobnym. To są zimowe takie. Słuchajcie, one są ocieplane i są różowe. Były różowe, wzięłam różowe, 37. I słuchajcie, one były przecenione. Ja jestem ciekawa, ile one kosztowały. 35 zł. Potem były obtanione na 14, a ja suma summarum kupiłam je, będziecie to widzieć, za dyszkę. Nie mam paznokcia, tak, straciłam paznokcia. Nie mówię Wam, że to taki głupi dzień, od rana się trochę sypało i się sypnęło, no ale przynajmniej poznałam jedną z Was gdzieś tam na krańcu, na rogu sklepu Teddy'ego poznałam, a nie. Także serdecznie raz jeszcze pozdrawiam i fajnie było, fajnie, że się odezwałaś, brawo za odwagę, ja bym chyba nie podeszła, słuchajcie, ja jestem taki cykor, że wiem, że nie wyglądam, bo sobie tutaj gadam do kamery, ale jak przyjdzie mi tak twarzą w twarz, to jest mi tyle w takich buciorach. Ja się śmiałam do Briana, mówię, słuchaj, Brian, tam wpadnę do Ciebie na uczelnię w takich butach, a on mówi tak, mamo, serio, powiedz, że tego nie zrobisz. No nie wiem, słuchajcie, dla jaj. Ładne mu w takich buciorach. I tutaj jest cała reszta do tego, żeby zrobić właśnie kalendarz adwentowy, czyli takie torebki, gotowe już torebki i z naklejkami. No dobra. I to kosztowało, słuchajcie, sporo, bo 25 zł. Z takimi znowu klamerkami. Tu jest jeszcze sznureczek, żeby wszystko pięknie, ładnie spiąć. Zaraz, myszko, jeszcze nie skończyłam. Kropi? Tam kropi, a my się tymi królikami puściliśmy. Aha. Królika wypuścili, kropi, ale grają sobie z... W co wy gracie? W jakieś gry z tatą na zewnątrz. Dobrze. Zaraz przyjdę. Aha, dobra, ja jeszcze nie skończyłam, Emi. Jeszcze, dajcie mi jeszcze z 5 minut. No i przerwałam je, słuchajcie. Tu jest jeszcze jedna rzecz z ostatniego lumpa. Też Wam nie pokazałam. Kupiłam taką przepiękną, starą, cudowną ramkę. I ona była, poczekajcie, tu było 9 zł, tak? Ale ja wtedy chyba przez pół, 4,50, tak? Albo jeszcze taniej, ale 4,50, załóżmy, że 4,50, nie więcej, na pewno nie zapłaciłam 9 zł. Piękna, drewniana, no słuchajcie, jeszcze ten sęk tu, no nie, no i takie rzeczy mi się bardzo podobają. O, mój Brian suszy głowę, bo słuchajcie, był ze mną na wyjeździe i mówię Wam, wyjechaliśmy o godzinie 7 rano, dotarliśmy na pół do 5, także jestem zmęczona, to, że źle wyglądam, to wybaczcie, bo po prostu raz, że byliśmy w takim przykrym miejscu, a dwa, że 3 godziny w samochodzie, bo półtorej w jedną, praktycznie 4 i mam prawo być zmęczeni. Ale walczę i idę po to, żebyście mieli co oglądać, a ja żebym miała radochę, że nie zrobiłam przerwy, że jednak mimo wszystko zagryzłam zęby i stanęłam do nagrywania, bo to naprawdę lubię. Słuchajcie, 50 groszy i to mnie zdziwiło, bo ja tutaj u nas dałam za nie 50 groszy, zobaczcie na to. A tam wtedy był po 2,50, a normalnie powinny kosztować 7 zł.
tej miejscowości, w której ja byłam, one są za 2,50. Ja zapłaciłam 50 groszy. Trochę to takie nie fair, słuchajcie, no nie fair. Nie wiem jak na kasie, może na kasie byłby ukłon, ale no śmiesznie. Tutaj jest opaska dla Emi, takie uszy, myszki, Miki, 2,50, a wcześniej kosztowało dyszkę. No jestem ciekawa, jak u Was by były te świeczki. Jeśli ktoś ma blisko Teddy, to idźcie na zwiady. Tutaj 50 groszy, ja chyba mam właśnie przebitkę, to tam się wrócę, ale 2,50 chyba kosztowało. 50 groszy, taka jeszcze, także to jest taka ciut większa od tych czterech. Ja już to wzięłam z myślą o Bożym Narodzeniu, no bo wiadomo, nie? Poczekaj, bo chciałam mieć tutaj tak grzyby jak dziad w torbie. Może wezmę to na kolana, tę torbę i już nie będzie... O to mi chodziło, patrzcie na to. To jest taki kolos, przepiękna, także będzie fajnie to wyglądało. I taka kosztowała 10 zł. Czy ja dojrzę cenę wcześniej 25? Wola Boga, no dużo, te świeczki zawsze są drogie, nie? Ale teraz dałam dyszku. Zerknijcie, jakie ceny są u Was. Mój pies znowu piszczy i ojczy pod drzwiami. A, czyli wzięłam dwie takie. No, ale za złotówkę nie oszukujmy się. A wcześniej ile kosztowały? Pewnie z piątkę, nie? 5 zł. A się wstrzeliłam. Mam nosa. Pomału załapuję. Tutaj wzięłam, tam są takie kosze zawsze w Teddy. I 2,50 z 12, taki psik. Słuchajcie, to jest chyba do szyb do w zimie, bo ten gość ma rękawiczki, jeśli się nie mylę. Wzięłam to z myślą o tym, że mój Brian jak pojedzie na te studia, to pewnie nie będzie miał tam, w sumie tutaj też nie ma, bo jego samochód stoi jak widzieliście na rów, bo ktoś mi to powiedział, Beata, że nie mówi się rowie, rowa, tylko rów. No to w każdym bądź razie nie stoi pod deszkiem jego samochód, więc to mu się może przydać. A za 2,50 możemy zobaczyć. O, wcześniej kosztowało 5 jeszcze. Czyli czemu czekać do ostatniej chwili, żeby obtanili na maksa. Tutaj wzięłam takie coś. Czy jest tu cena? 2,50. No bez jaj. Nie no, co to w ogóle za cena? A jestem ciekawa, ile to kosztowało wcześniej. Ej, 35 zł. What? No ja nie wiem, czy dojrzycie, ale jak tam ktoś ma zdrowe oczy, 35 zł, a ja to kupiłam za 2,50. Ej, można, dziewczynki, no można, nie? Na cholerę Wam takie coś, ale wiecie, że ja lubię takie pierdoły, zaraz tu gdzieś... A, już nawet wiem, gdzie postawię, będzie ładnie to wyglądało. Łapało kurz. Wola Boga, serio? Już zapomniałam. Ej, patrzcie się na tą. Taką. Czyli później jest taka, 2,50, no 2,50, tak, jo, tam mam dwie, tu i tam mam cztery. Ale to będzie genialnie wyglądało, ja rozkładam, bo mam tu stół i tam stół i no za takie pieniążki, dziewczynki, za takie pieniążki. A ile ta kosztowała wcześniej? Dyszku, no 2,50, nie no. Nie no, jakby były lżejsze, to bym wzięła do rozdania, żebyście miały taki... Ale wiecie, ja więcej zapłacę za wysyłkę, niż to się teraz kalkuluje. Tu wzięłam dla Emilii. Moja Emilia ciągle chodzi gdzieś tam na urodziny. Myślę, że fajnie było dorzucić takie baloniki. I powiem Wam, że tych balonów było bardzo dużo, bardzo różne dla chłopca, dla dziewczynki. Od takich, normalnie mówię Wam, takie metrowe były na pewno, do takich malutkich. 2,50 za jednego, a wcześniej kosztował 10 zł. Więc wzięłam dwa, bo fajnie będzie po prostu między prezenty dorzucić takie coś. Tutaj jeszcze tak samo 50 groszy kosztowały takie... Palnijcie mnie w łeb, jak źle mówię, ale to są chyba trąbki, nie? Tak, na pewno. Były jeszcze czapeczki, także takich 12 zł wcześniej kosztowało. Ja kupiłam za 50 groszy. Nie no, ja jestem mistrzem. Mistrzu! A teraz tak, tutaj są kredki. One się tak wykipciły, że tak powiem. I to są... Kredki, za które dałam 2,50, to są chyba woskowe. Gdzie no, bo one były otwarte, ale są wszystkie. 2,50, a wcześniej kosztowały... Czemu ja tych binokli nigdy nie ubierę? Ej, nie, no, no to już jest w ogóle. Słuchajcie, patrzcie tu. 30, a ja dałam 2,50. No zobaczcie, 30 zł, serio. Matko Boska, jaki biznes zrobiłam. Matka, ty jesteś coraz lepsza, normalnie, jak widzisz te wszystkie... Nadarłam tego, pusiaty.
cicho. 50 groszy. A wcześniej były po 2,50. Nawet patrzcie się tu, widzicie? 2,50, a ja kupiłam za 50 groszy. A jeszcze wcześniej tak normalnie kosztowały 5 zł. Piątka jak nic, widzicie to? Czyli rękawiczki. Moje dzieci ciągle gubi. To są takie bez palców. Ona, Emila, uwielbia takie. Ona już jesienią, jak jeździmy na rowerze, czy właśnie późną nawet wiosną, to też je nosiła, tylko że ona gubi. Słuchajcie, to jest taki zapominalski człowiek. Wzięłam jej. Śmiałam się, bo ja nawet ją ubrałam. Ja mierzyłam na siebie po prostu, z tego względu, że one się nie wszystkie tak rozciągają, więc wsadziłam łapę, mówię, no to jak ja już wsadzę rękę, to Emilia też wsadzi na pewno. I wzięłam jej jeszcze drugie, bardzo podobne, ale za 50 groszy, no nie oszukujmy się, nie oszukujmy się, ile tu zostaje w kieszeni, nie? I tutaj wzięłam coś, czyli gąbka, gąbeczka do makijażu, 2,50, a wcześniej złoty... No ile ty kosztowałaś? 10! Ja tak macham, ale ja nie wiem, czy wy wszyscy będziecie to widzieć. Bardzo bym chciała. Ale wiecie, o co chodziło? Nie chodziło o gąbkę, bo gąbkę mam właśnie ze współpracy bardzo fajną. Ocie uśmirowana, czyli co? Ktoś się malował nią? Serio? Można tak w sklepie? Ona idzie do wrzucenia. Ale chodziło mi o ten stojaczek. Bo ja stojaczka na gąbkę nie mam. A to jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Bo wtedy wrzucę sobie tę moją gąbkę. I ona się nie będzie stykała z różnymi, czy z moją toaletką, czy ze zlewem. Po prostu sobie będzie tu świetnie schła w takim stojaczku. Także taki stojaczek za 2,50, jak znalazł. A, dychę. No, powiem Wam. Ej, no to tyle moich zakupów na dziś. Słuchajcie, no buty to są normalnie genialne. Taki róż. Ej, ale wiecie co, patrzcie się tu. Teraz też mam róż. Ja lubię róż. Lubię. Także w takim różu teraz będę popylać. A co? Kto mi zabroni? Słuchajcie, to, że mam tyle w metryce, to nie znaczy, że mam się na tyle czuć. Wasze zdrowie. Piję kawkę albo kończę tą kawkę, kończę ten film. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że ostatni film był taki długi i mam nadzieję, że ten będzie krótszy. Nie rozgaduję się. Życzę Wam słonecznego weekendu. Ja pakuję Filipa, bo Filip w weekend wyjeżdża. Jeszcze czekam na dwie paczki, które mają dotrzeć. Mam nadzieję, że dotrą, bo jak nie, to jutro będę musiała buszować Filipowi jeszcze z jakimiś spodniami, bo nad morzem, słuchajcie, nie dość, że te śnice, to jeszcze pewnie jakieś deszcze. Oby nie, bo Filip tam będzie 9 dni. Chciałabym, żeby to dziecko coś użyło, ale fajnie będzie, bo to taka kolonia zorganizowana dość mocno. Także tyle. Dziękuję Wam. Widzimy się w poniedziałek. Pamiętajcie, łapka w górę, jeśli nie subskrybujesz, zasubskrybuj. Też chcę to powiedzieć, bo moje suby gdzieś dziwnym trafem nocą giną. Co jest przykre, bo budzicie się i zaczynacie od tego, że ktoś coś Wam zajwanił, a w moim przypadku są to Wasze subskrypcje. Widzimy się w poniedziałek.